Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Dane są wielomiany WOTX równy 3x do trzeciej odjąć 2x kwadrat plus 4 oraz MX równy x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 5. Wielomian WOTX odjąć M od x jest równy. No to sobie wykonajmy to działanie, czyli WOTX odjąć M od x to jest nic innego jak przepisujemy W od x, czyli 3x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 4, odjąć nasze mx, czyli odejmujemy x do trzeciej minus 2x kwadrat plus 5. Co nam z tego wyjdzie? No tak, 3x do trzeciej odjąć x do trzeciej to jest 2x do trzeciej. Minus 2x kwadrat odjąć minus 2x kwadrat. Zobacz tutaj, minus i minus da plus, czyli to jest minus 2x kwadrat dodać 2x kwadrat. Po prostu to nam się skraca. I 4 odjąć 5 to jest minus 1. Czyli mamy 2x do trzeciej odjąć 1, czyli odpowiedź C.